spoglądam w telefon i patrzę, czy zadzwonią do mnie i zapytają, czy jest już weekend, ale skoro nie dzwonią, to zaczynamy. Piątek, piąteczek, piątunio. Witam Was bardzo serdecznie u progu wyczekiwanego weekendu. Ale najpierw oczywiście pigułka informacji, co działo się w mijającym tygodniu. Oczywiście bacznie śledzimy trwający proces rewitalizacji. Na ulicy Dworcowej prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wymieniany jest w tej chwili wodociąg. Przyjechała już pierwsza kostka, więc jak na razie wszystko zgodnie z planem. Podpisana została umowa na kolejny fragment, czyli na remont 7 kamienic przy ulicy Piłsudskiego. To coś, na co często zwracacie uwagę, czyli remonty kamienic, więc będzie się działo. A biorąc pod uwagę, że mamy już zabezpieczone środki na przebudowę odwodnienia ulicy Piłsudskiego, więc cała nawierzchnia będzie również przebudowana, więc myślę, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to kolejny ładny, zrewitalizowany kawałek miasta. No przy okazji oczywiście również trwa proces rewitalizacji przy ulicy Mickiewicza, zostały podpisane kolejne umowy. Kolejna ważna informacja to fakt wydania pozwolenia na budowę boiska wraz z zapleczem przy ulicy Piłkarskiej. Organizowany już jest tam plac budowy, podobnie zresztą jak przy nowo budowanym przedszkolu w Miechowicach. No oczywiście zima wydaje się odpuszcza, więc już za chwilę rozpoczniemy proces łatania dziur, najpierw interwencyjnie, a potem systemowo po wyłonieniu wykonawcy, który przeprowadzi te wszystkie naprawy. No i oczywiście, co ważne, zbliża się 14 lutego, czyli walentynki i z tej okazji mamy coś dla Was. Zapraszam Was serdecznie na Górę Miłości w Bytomiu. Tam iluminacja, która będzie świetnym tłem do robienia zdjęć parom zakochanych. Dlatego czekam na Wasze zdjęcia. Jestem ciekawy Waszej pomysłowości. Musicie w najbliższym czasie odwiedzić to miejsce. Zatem co? Serdecznie Was pozdrawiam i życzę udanego, ciekawego i wesołego weekendu. Do zobaczenia.